Jakie są najważniejsze aspekty do rozważenia podczas wybierania kredytu hipotecznego? Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Mariusz Tobr, jestem ekspertem kredytowym i dla Was prowadzę kanał Bankier z TikToka. Stałych widzów proszę o kredyt zaufania i pozostawienie łapki w górę, a nowych widzów zapraszam do zasubskrybowania kanału. Czy kiedykolwiek stanąłeś przed wyborem, który mógł zmienić całe Twoje życie? Oczywiście poza małżeństwem. Jak się okazuje, wiele osób twierdzi, że wspólny kredyt hipoteczny jeszcze bardziej cementuje związek. Decydując się na wieloletnie zobowiązanie wobec banku, musisz podjąć szereg najlepszych dla Ciebie decyzji, a kluczowe aspekty, które musisz wziąć pod uwagę, to 1. Kwota kredytu. Zachować poduszkę finansową, czy wypłukać się ze wszystkich oszczędności. Bardzo wiele osób zastanawia się nad tym, czy przeznaczyć wszystkie pieniądze, które posiadają w portfelu, na kontach, na lokatach, bądź gdzieś w słoiku i wydać wszystko i mieć jak największy wkład własny. Część osób z kolei woli zachować całą poduszkę finansową, którą posiadają i wziąć jak największy kredyt hipoteczny i gdy pojawi się dogodna dla nich okazja, nadpłacić ten kredyt i go zoptymalizować. Wybranie odpowiedniej kwoty kredytu jest tym trudniejsze, gdy wnioskujesz o kredyt hipoteczny na budowę domu. Ceny materiałów cały czas się zmieniają. Raz rosną, raz maleją. Nie da się perfekcyjnie przewidzieć, ile pieniędzy będziesz potrzebować na materiały. Podobnie jest z cenami robocizny. Te są uzależnione od pory roku, lokalizacji, popytu na usługi wykonawcze, jakości i historii firmy, która ma wykonywać prace budowlano-wykończeniowe oraz, co również należy wziąć pod uwagę, faktu, czy płatność do wykonawcy będzie na podstawie faktury i umowy, czy też nie. Swoją drogą jestem ciekaw, jakie jest Wasze podejście do tego tematu. Napiszcie proszę w komentarzach. Każdy z tych elementów będzie miał wpływ na cenę. W przypadku budowy domu lub zakupu mieszkania wraz z wykończeniem lub remontem ważne jest przygotowanie wcześniej realnego kosztorysu prac, które będzie trzeba wykonać, aby jak najbardziej zbliżyć się do kwoty kredytu, której będziesz potrzebować. To, o czym należy pamiętać, a co jest niezwykle ważne w kontekście wyboru tej kwoty, to minimalna cena budowy 1 metra kwadratowego domu, która jest ustalana wewnętrznie przez banki. To oznacza, że bank nie uwierzy w to, że 120-metrowy dom da się wybudować do stanu deweloperskiego za 200 tysięcy złotych. Średni minimalny koszt budowy 1 metra kwadratowego domu wynosi około 3700 zł. Więc banki zakładają, że 120-metrowy dom można wybudować za 444 tysiące złotych. A to oznacza, że jeżeli zawnioskujesz o zbyt niską kwotę kredytu, bank uzna Twoją transakcję za mało wiarygodną i zwyczajnie odrzuci Twój wniosek. Wśród kredytobiorców można rozróżnić dwie grupy osób. Pierwsza grupa wybiera jak najmniejszą kwotę, chcąc zaoszczędzić na kosztach kredytu. No i zwykle mówią, że w przypadku, gdyby pieniędzy zabrakło, no to wtedy będziemy się martwić. Jest też druga grupa osób, która woli podpisać umowę kredytową na większą kwotę, a jeśli się okaże, że udało się zaoszczędzić, zwrócą nadwyżkę do banku poprzez tak zwaną nadpłatę kredytu lub podpiszą z bankiem aneks do umowy, zmniejszając ostateczną kwotę uruchomionego kredytu. Zastanów się również, która z tych grup jest Tobie bliższa. 2. Okres kredytowania. Czy wybrać dłuższy czas finansowania, na przykład 30 lat i mieć mniejszą ratę i być może nadpłacać ten kredyt? A może krótszy okres kredytowania, na przykład 20 lat i nie nadpłacać? Moi klienci bardzo często pytają, co się bardziej opłaca. Dłuższy okres kredytu z nadpłatami, czy krótszy okres bez nadpłat? Z matematycznego punktu widzenia to, czy weźmiesz kredyt na 15 lat z ratą 4000 zł, czy na 25 lat z ratą 3000 zł i będziesz co miesiąc nadpłacał kredyt kwotą 1000 zł i jednocześnie skracał okres kredytowania po każdej nadpłacie, suma pieniędzy, które wyjdą do banku w obydwu przypadkach będzie identyczna. W efekcie koszt kredytu będzie dokładnie taki sam w jednym i drugim przypadku. Natomiast jeśli nie planujesz nadpłacania kredytu, pamiętaj, że im krótszy będzie okres kredytowania, tym mniejszy będzie całkowity koszt tego kredytu. Warto też spojrzeć na ten problem z czysto psychologicznego punktu widzenia. Krótszy okres finansowania oznacza większą ratę, większą presję oraz konieczność wygenerowania większych zarobków. Wielu kredytobiorcom odbiera to tak naprawdę swobodę działania. Z drugiej strony dłuższy okres kredytowania oznacza mniejszą ratę, większą
swobodę, mniejszą presję, ale i większy koszt. Więc pamiętaj, aby przed złożeniem wniosku sprawdzić różne scenariusze i dać sobie czas na decyzję. 3. Jakie oprocentowanie wybrać? Stałe, tymczasowo stałe, a może zmienne? Oprocentowanie tymczasowo stałe zabezpieczy Cię przed wzrostem rat na najbliższe 5, a nawet w niektórych przypadkach na 10 lat. Natomiast utracisz przez to możliwość obniżenia swojej raty, gdyby stopy procentowe spadły w dół. A może jednak wybrać oprocentowanie zmienne i podjąć to ryzyko? My jako ludzie nie potrafimy dobrze przewidzieć prognozy pogody z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, a co dopiero prognozować poziom inflacji za 5 lat, który będzie miał miejsce w Polsce. A czy można w trakcie spłaty kredytu zmienić typ oprocentowania? Okazuje się, że tak, ale z pewnymi ograniczeniami. Wybierając oprocentowanie zmienne, w dowolnym momencie możesz złożyć do banku wniosek o zmianę na oprocentowanie stałe na okres 5, 7 lub 10 lat. Przy czym większość banków oferuje tylko 5-letni okres stałej stopy procentowej. Niestety w drugą stronę to nie zadziała. Wybierając oprocentowanie stałe na okres 5 lat, bank nie wyrazi zgody na przejście do oprocentowania zmiennego. Być może teraz zadasz sobie pytanie, czy mogę wtedy przenieść kredyt do innego banku i tam złożyć wniosek o refinansowanie na stopę zmienną. Otóż muszę Cię zmartwić. W chwili, gdy to nagrywam, czyli 12 lipca 2023 roku, jest to jeszcze możliwe. Niestety na przestrzeni najbliższych tygodni, miesięcy, a może maksymalnie roku, banki odejdą od refinansowania kredytów z oprocentowaniem stałym na kredyty z oprocentowaniem zmiennym. Wszystko za sprawą Komisji Nadzoru Finansowego, która 27 czerwca 2023 roku skierowała do banków pismo, w którym skrytykowała pomysły zmiany typu oprocentowania przez przeniesienie kredytu do innego banku. KNF uzasadnia to ograniczeniem ryzyka klientów związanego ze zmiennym oprocentowaniem. Będzie natomiast można refinansować kredyty hipoteczne ze stałego oprocentowania na stałe oprocentowanie również do innych banków. Czy ograniczanie kredytobiorcom wyboru rzeczywiście jest dla kredytobiorców dobrą decyzją? Chętnie poznam Wasze opinie w tej sprawie w komentarzach. 4. Na jakie raty się zdecydować? Równe czy malejące? Jedne są dla osób, które chcą jak najmniej płacić co miesiąc, a drugie dla tych, którzy chcą jak najszybciej spłacić dług i zaoszczędzić na odsetkach. Chciałbym, abyś wiedział lub wiedziała, że kredyt jest towarem, który sprzedaje bank. I bank na tym kredycie chce po prostu zarabiać. Zarobkiem banku są między innymi odsetki. Te odsetki bank dolicza sobie co miesiąc do każdej raty kapitałowej pożyczonego Tobie kredytu. Jeżeli pożyczysz od banku 300 tysięcy złotych na 25 lat, co daje nam 300 miesięcy, bank podzieli te 300 tysięcy złotych na 300 miesięcy i będzie od Ciebie oczekiwał spłaty raty kapitałowej w wysokości 1000 zł miesięcznie. Do każdej z tych rat doliczy co miesiąc odsetki, a ponieważ Twoje zadłużenie wobec banku będzie się zmniejszało o 1000 zł co miesiąc, odsetki, które bank będzie naliczał, również będą się zmniejszały co miesiąc. Taki typ raty nazywamy malejącymi. Pierwsza rata jest zawsze największą ratą, a ostatnia najmniejszą. Ponieważ rata malejąca zawiera w sobie więcej kapitału, aby ją uzyskać, należy mieć większą zdolność kredytową niż będzie wymagana do raty równej, która z kolei zawiera niewiele kapitału. W przypadku raty równej kapitał zwiększa się z każdym kolejnym miesiącem, a odsetki w racie maleją. I w sumie cała rata w każdym kolejnym miesiącu jest takiej samej wielkości. Każdy typ raty ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jednak wybranie raty równej oraz dodatkowe nadpłacanie kredytu stałą miesięczną kwotą co miesiąc ze zmniejszeniem wysokości raty sprawi, że Twój kredyt będzie kosztował tyle samo, co w przypadku raty malejącej. To oznacza, że wybór raty równej da Ci większą elastyczność, a malejącej pewność, że spłacasz więcej kapitału
również bez nadpłacania. 5. Opłaty i prowizje. Nie tylko te początkowe, ale również te związane z wcześniejszą spłatą kredytu oraz utrzymaniem konta i karty debetowej. Temat dodatkowych opłat, prowizji czy kosztów początkowych jest niezwykle ważny, ponieważ to od opłat dodatkowych zależeć będzie m.in. Twoje zadowolenie z podjętej decyzji. Jeżeli podpiszesz umowę, w której zobowiążesz się do przelewania na konto banku określonego wynagrodzenia i okaże się, że po jakimś czasie dostałeś lub dostałaś na konto mniejszy wpływ od swojego pracodawcy, bank może podnieść marżę kredytu, co może Cię kosztować nawet kilkaset złotych miesięcznie. Bank może również naliczać opłaty za aneks do umowy, który skraca okres kredytowania. Tak się dzieje w przypadku nadpłacania kredytu. Obecnie największą opłatę za skracanie okresu kredytowania pobierają dwa banki i jest to 0,5% od kwoty kredytu pozostałego do spłaty. Jeśli więc masz 400 tysięcy złotych zadłużenia, nadpłacisz kredyt kwotą 100 tysięcy złotych, zostanie Tobie 300 tysięcy złotych, bank zabierze Ci 1500 za sam aneks do umowy i skrócenie okresu kredytowania. Banki często zachęcają również klientów do skorzystania na przykład z karty kredytowej, dzięki której koszt tego kredytu spadnie o 20 lub 30 zł miesięcznie. Jednak to się wydarzy tylko wtedy, gdy klient aktywnie korzysta z karty. Gdy schowa ją do szuflady, bank zacznie naliczać opłaty dodatkowe w wysokości nawet kilkudziesięciu złotych miesięcznie, co spowoduje, że karta kredytowa, która miała zmniejszać koszt kredytu hipotecznego, kosztuje więcej niż wygenerowane korzyści, przez co klient więcej straci niż zyska. Dlatego zanim się zdecydujesz na jakikolwiek produkt dodatkowy, przelicz to samodzielnie lub poproś pracownika banku o przedstawienie szczegółowej taryfy opłat i prowizji. 6. Wziąć ubezpieczenie na życie do kredytu, a może jednak go nie brać? A jak już wziąć, to wziąć te z banku, czy może jednak zewnętrzne, które będzie lepsze? W początkowym okresie ubezpieczenie bankowe obniża wysokość marży kredytu, no ale później zwiększa całkowity koszt kredytu. No i ubezpieczenia bankowe nie są tak kompleksowe jak ubezpieczenia zewnętrzne. Czy myślałeś o tym, co mogłoby się stać, gdybyś wziął kredyt wspólnie z drugą bliską Ci osobą, dodatkowo mając dzieci na utrzymaniu? Jeżeli jesteś głównym żywicielem rodziny, czy uważasz, że Twoja żona lub mąż bez problemu poradzi sobie ze spłatą zobowiązania wobec banku w razie Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby? Nikt nie planuje chorować, nikt nie chce umierać, jednak proza życia bywa okrutna i zbiera swoje żniwa. Dlatego jeżeli zaciągasz kredyt hipoteczny, musisz mocno przeanalizować kwestię ubezpieczenia, aby nie zostawić swoich najbliższych z dużym problemem na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych posiada w ogólnych warunkach ubezpieczenia liczne wyłączenia odpowiedzialności, które sprawią, że nie będziesz chroniony, mimo że opłacasz składkę ubezpieczeniową. Analizuj historię zdrowia swoich rodziców i dziadków. Jeżeli w przeszłości w Twojej rodzinie zdarzały się powtarzalne choroby, bądź świadomy, że jesteś obciążony większym ryzykiem zachorowania właśnie na te choroby. Sprawdź w ofercie ubezpieczenia, w jakich sytuacjach Twoi bliscy będą zabezpieczeni, a w jakich nie. I dobierz tak ubezpieczenie, abyś czuł się maksymalnie komfortowo. To wszystko razem tworzy całkowity koszt kredytu, a zrozumienie tych elementów pozwoli Ci dokonać świadomego wyboru i uniknąć niespodziewanych niespodzianek. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Dofin. Jest to kancelaria finansowa, która specjalizuje się we wspieraniu klientów w uzyskaniu najlepszego kredytu hipotecznego.